25 kwietnia wspominamy błogosławionego Andrzeja Solai Molist, prezbitera i męczennika. Andrzej urodził się w Canvillarrasa 7 października 1895 roku w pobliżu Barcelony w Hiszpanii. Był trzecim z 11 dzieci. Rodzina utrzymywała się z rolnictwa. W czasie kazania, które głosił kapłan zakonu ojców klarytynów, Andrzej postanowił, że zostanie księdzem. Taką samą decyzję podjął też jego brat. W wieku 18 lat Andrzej wstąpił do tego zakonu. Po ukończeniu formacji i studiów 23 września 1922 roku przyjął święcenia kapłańskie. Miał wtedy 27 lat. Wkrótce 20 sierpnia 1923 roku wraz z 5 innymi kapłanami rozpoczął pracę w Meksyku. Andrzej od dzieciństwa był wielkim czcicielem Matki Bożej. Znany był też ze szlachetności, skromności, wrażliwości i hojności, a także zdecydowanego charakteru. Pracę kapłańską ułatwiało mu też dobre wykształcenie. W Meksyku od 1926 roku w różnych rejonach i z różnym natężeniem trwały prześladowania kościoła. Andrzej jako obcokrajowiec został przez władze państwowe zobowiązany do opuszczenia kraju. Jednak on pozostał, ponieważ chciał służyć katolikom, tym bardziej, że wielu kapłanów albo wyjechało z kraju, albo zostało uwięzionych lub też zabitych. Przebywając w ukryciu, sprawował sakramenty święte. W końcu aresztowano go 23 kwietnia 1927 roku wraz z innym kapłanem i Leonardem, świeckim zakrystianinem. Niesłusznie i bezpodstawnie oskarżono go o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i o wykolejenie pociągu. Andrzej został skazany na śmierć i zastrzelony 25 kwietnia 1927 roku na ranczu niedaleko Lagos de Moreno, gdzie doszło do wykolejenia pociągu. Wraz z nim zginęli też Leonard Perezem i ksiądz Józef Trinidad Rangel. Andrzej miał niespełna 32 lata. Świadek jego śmierci zeznał, że strzały padły o godzinie 8:45 miejscowego czasu. Ojciec Andrzej żył jeszcze przez około 3 godziny. Umierał powtarzając: Jezu, mój Jezu, umieram dla Ciebie. Został beatyfikowany 20 listopada 2005 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła, dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Andrzejowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.